Witam Cię, Wojtku. Jesteś po sparingach, takich chociutkich sparingach. Czy to jakiś cykl przygotowań do konkretnej walki, czy to już, czy to po prostu takie trzymanie formy? No jak widać moi koledzy, którzy pomagali mi w ringu, to kategorie super ciężkie. No tak już pod Najmana staram się przygotowywać. To oczywiście tak pół żartem, pół serio. No myślę, że Marcin podejmie rękawice. Wyzwanie padło. Jest... Mam nadzieję, że... Teoretycznie jest przyjęte. No ale to tak jest, czytałem komentarz jego, no to no, ja nie wiem, będę czekał, no, jak mam następne 3 lata czekać na walkę z Najmanem, to może czas pójść na emeryturę. No bo wczoraj skończyłem 41 lat, to byłby, że tak powiem, pierwszy handicap na niego. Jest 12 lat ode mnie młodszy, z tego co wiem, cięższy prawie tyle samo, czyli około 12 kg. Tak miałby przewagę na następie. Ja jestem otwarty na to, żeby z nim walczyć. Dlaczego? Na pewno zapytacie. No, po walce z Polakowiczem doszły mi słuchy. Koledzy dzwonią, że Najman tutaj chwali się i jak gdyby szydzi z mojego poziomu sportowego, że moja walka była słaba, że przeciwnik bardzo słaby. Ja twierdzę inaczej, dlatego tutaj, no, jeśli ma takie pewności, że ja prezentuję słaby poziom, że on by tego Czecha znokautował, a nie męczył się na punkty, tak jak ja, to zapraszam do ringu. Był medalista olimpijski, mistrzostw Europy. Tak, to zawodnik nie jakiś tam słaby, jak mówią, że Czesi to słabo usza, bo jest paru świetnych Czechów, tak jak Kraj. Uważam, nie jest to świetny bokser Polakowicz, ale jest to dobry pięściarz, który kibice boksu wiedzą, że pojechał do Włoch, wygrał pas interkontynentalny IBF-u, zawodnikiem całkiem takim niezłym, co można powiedzieć. Niewygodny, przede wszystkim niewygodny, ale to myślę, że następna walka byłaby zdecydowanie inna. To byłaby walka wadze ciężkie, prawda? Nie stawiałbyś na szali swojego pasa. Dlatego mówię, tutaj Marcin miałby handicap właśnie, bo nie musiałby wagi robić, bo jak miał robić 90 kg, to myślę, żeby zrobił 90 kg i nie wszedłby do ringu, bo by się przewrócił. Ja ważę 91 kg, jak widać, tłuszczu za dużo nie mam, więc zapraszam go tutaj do klaty i możemy sobie pewne rzeczy wyjaśnić po sportowemu. Organizacją tej walki chciałby się zająć Tomasz Babiloński, tak? Ja myślę, że... Nie wiem, kto... Żeby tylko do walki doszło. Myślę, że tak, a nawet ja jestem w stanie dać jeden z moich pasów, bo jestem aktualnie międzynarodowym mistrzem Polski. Mam ten pas i z przyjemnością wystawię go, że tak powiem. Będziemy się o niego bili. 10 rund, bo to jest chwila prawdy. Pracowałem trochę jeszcze o sparingach, rozmawiałem o tobie z Mateuszem Osternakiem. Mówi, że teraz już się przyzwyczaił do sparingów z tobą, ale jak na początku wszedł z tobą do ringu, to był załamany. Tak. Gdzieś nóżka podstawiona, tutaj gdzieś popchnąłeś, tutaj gdzieś ze przyprzejmu szczypnąłeś. Doświadczenie to chyba twoja najmocniejsza strona, prawda? No, jakby nie było już z moimi przerwami, tam miałem taki mam, już skończyłem karierę, 2 lata miałem przerwy. No ale z tymi przerwami to już 24 lata bawię się w boksy. Sprawia mi to przyjemność, jak widać. Wczoraj skończyłem 41 lat i dzisiaj już jestem na treningu. Solidnie trenuję. No, co można powiedzieć? No, jeśli chodzi o tego Najmana ciągle, no tutaj ta walka gówno mi da, nic mi nie da. Co mi może dać? Jedynie satysfakcję, że dam mu lekcję boksu. Druga rzecz, dla mnie marzeniem byłoby dać rewanż paru świetnym bokserom, na przykład Fragomeniemu, z którym 3 razy wygrałem w ringu amatorskim. A wiem, że Jafobe teraz zdobył tytuł z Krajem i z tego co wiem będzie się bił z Krzysiem Łodarczykiem. No, to byłoby moje takie marzenie, ale wiem, że to jest raczej niemożliwe. Z Fragomeniem już chyba 3-1, tak? 3-1, tak, 3-1. Przegrałem jedną walkę z Fragomeniem w Napoli. Powiedz mi, jaki jest w ogóle twój bilans w zaokrągleniu amatorskim? Wszystkich walk? Tak. 295. 295. A porażek? Porażek jest 30. 30. 9 remisów.
Powiedz mi, mówisz, że masz 40 lat. W mojej ocenie dopiero teraz twoja kariera nabiera jakiegoś sensu, prawda? Byłeś tutaj trochę rzucany. Z Chrysisą nie widziałem tej walki, przyznam, ale słyszałem, że mogłeś tam wygrać. Tam Chrysisa bodajże był na deskach, tak? Tak, tak, na deskach. Z Tomkiem Bolinem też uważam, że wtedy powinieneś wygrać. Chociaż to był ostatnie 3 rundy tylko w telewizji, ale w tych ostatnich 3 rundach... pierwsza runda też była zdecydowanie dla mnie. No, myślę, że tutaj z Tomkiem też mam zdecydowane przody, bo w ringu amatorskim też raz tylko z nim przegrałem, raz zremisowałem u niego, gdzie rzuciłem go na deski, ale 3 razy bądź 4 raz w Świdnicy wygrałem z nim w pierwszej rundzie nawet. Także też rewanż mogę mu dać. Teraz to już ma sens chyba jakiś, prawda? Oczywiście, że ma. Także powiedz mi, no, nie żałujesz trochę, że tak to się wszystko układało? Tutaj 3 razy w Progomenie wygrałeś, tutaj, prawda? Byłeś medalistą olimpijskim. Kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale nie mogło to inaczej się potoczyć? Jakiś tam call? 92, 93 rok? 93 rok, tak, propozycję miałem. Miałem propozycję. Nie skorzystałem z kilku tam względów. Nie chcę o tym teraz mówić. Szczerze mówiąc, ja raczej nie żałuję niczego. To, co się stało, to już historia. Prawdopodobnie, że nie byłbym na igrzyskach w Atlancie i w Sydney, gdybym podpisał kontrakt zawodowy, jest to zrozumiałe. Natomiast jestem potrójnym olimpijczykiem, z tego bardzo się cieszę. Reprezentowałem barwy Polski przez te lata. Myślę, że trochę dobrych chwil kibice przeżyli. Ale chciałbym jeszcze tutaj odpowiedzieć na komentarz jednego z kibiców. Przeczytałem sobie, taki trochę bolesny, dlaczego walka z jakimś tam Najmanem mnie interesuje, a dlaczego na przykład nie z Janikiem, z Chudkowskim czy Kołodziejem. Ja jestem otwarty z nim, ja już mówiłem wcześniej, rok temu, że pana Wasilewskiego, że jestem chętny. Wisiało to na stronie. Tak, ja z przyjemnością skrzyżuję z nimi pięści, rękawice. Dlaczego? Dlatego, że to są młodzi chłopcy, zdolni, świetnie boksują. Taka doświadczenie z młodością, myślę, że na taką walkę kibice by przyszły. Ja jestem otwarty, naprawdę. Oczywiście, przepraszam, tak interesuje mnie tylko walka 10-rundowa, 12-rundowa. Nie 4-rundowa czy 6, to jest, jak ja to mówię, taka mała przerwa. A tutaj chodzi o to, żeby pocierpieć w tym ringu. Czyli mimo 40 lat na karku, 10-12 rund. Lubię to przyznanie.